Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition o modach, modyfikacja Tools of Kagrenak. I zbieramy tak jakby trzy strofy, tak? Kagrenaka. Ktoś się nazywa dokładnie? Tu mamy serce Kagrenak. Trzecia strofa Kagrenaka. I tam widzę następną. Tam mieliśmy w jego dzienniku jakieś takie zagadkowe jakby podpowiedzi. Zobaczymy, czy to się później przyda. Tu mamy już drugą strofę. No to chodźmy dalej. Czyli rozumiem, że wszystkie trzy są tu. Dobrze by było. Tu gdzieś może być schowana, nie? Może mogła być też tam z tyłu przy windzie. A wygląda na to, że tu nie ma. Tu dokładnie się rozejrzymy. No, jak stąd się wydostać? O kurwa, o kurwa. Spadam. No to tylko do przodu da radę. Nie? A nie do góry. Mam wrażenie, że lekko nieprzemyślane jest to tutaj właśnie, jeżeli chodzi o poruszanie się, albo nie wiem, czy ja czegoś nie mam, może powinienem mieć jakąś... wiecie, nie wiem, buty skakania plus 1000 czy coś takiego, albo latanie, skrzydła latania 500. No jakie mam stąd wyjść teraz? Czy może miałem jakiś czar, jakimś czarem może sobie miałem to przyciągnąć? Też jest opcja, nie? Też jest taka opcja. No i chuj, znowu się zakopałem. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Jest chyba jakiś czar, który pozwala tak jakby przyciągać sobie przedmioty. Dobra, ale sprawdźmy. Mam jedno. I co? To jest trzecia strofa. Powinienem jej tu wsadzić czy coś, nie? Nic. No, oczywiście pamiętajmy, że jest jeszcze ten koleś w krótszej skale. On może mógłby nam pomóc właśnie w tym, żeby to wyciągnąć na przykład. Ogólnie musiałbym się wspiąć aż tutaj chyba. Dobra, spróbuję jeszcze raz, żeby to było. I tak nie widzę tej trzeciej strofy, czyli pierwszej. Więc pewnie i tak będziemy musieli tam iść. Może on nam coś podpowie, ale ja sprawdzę, czy mi się uda tak właśnie wpierdolić to. Bo możliwe, że właśnie to jest to, co jest nam potrzebne, żeby zdobyć. Nie, no tak chyba nie powinno być, nie? Ogólnie wiecie o co chodzi. Tu jakaś kulka. Dobra, idziemy stąd, bo tutaj coś nie gra, nie? Tak na pewno nie powinno być. Tak na siłę, chodźmy się ponadowiadywać. Na razie sobie tą kulkę tam zostawimy. Może właśnie, wiecie, najpierw trzeba było iść do krótszej skały, tylko że mi się udało wejść. A ogólnie chodzi o to, że ma ci się nie udać wejść, nie? Ogólnie przecież chyba możemy jeszcze na smoki, na smoka wejść i tutaj sobie przylecieć, nie? Także takie tam akcje.
Tylko, że to są jakieś takie moce, które ja raczej olewam. I po to mieliśmy chyba tutaj smoka. Bo to jest usytuowane przy smoku. Żeby sobie tego smoka ogarnąć, jako że byliśmy w tej... w tym dodatku, to zdobyliśmy tą moc opanowania smoka. Idziemy tam, gdzie ten smok jest, opanowujemy go, wlatujemy sobie na górę i jest pięknie, nie? A ja tam się kurwa... Ja sobie tam inaczej wszedłem. Ale coś jeszcze musi być. O czym nie wiem. Jeśli zauważysz coś podejrzanego. What is it, stranger? Yasur? Yes. Tak, kto pyta? Ktoś, kogo interesuje upiorna opoka. What? Co? Nie wiem, o czym mówisz. Nigdy nie słyszałem o upiornej opoce. To oczywiste, że kłamiesz, Yasurze. W porządku, chyba nie jestem zbyt dobrym kłamcą. Mam upiorną opokę. Miałem ją, została mi odebrana. Gdzie ona jest? Co ci do tego, nieznajomy? Upiorna opoka jest moja. Potrzebuję upiornej opoki. Nie słyszysz mnie? Jest moja. Upiorna opoka zawsze należała do mnie, to znaczy aż do teraz. Ten wstrętny złodziej po prostu ją porwał. Pewnie nawet nie wie, czym jest. Czekaj, wyglądasz na zaradną osobę. Może ją odzyskasz. Pewnie odzyskam dla ciebie upiorną opokę. To dobrze, ruszaj, a ponieważ bardzo to doceniam, dostaniesz ode mnie wielką nagrodę. No daj. O tak, wielka nagroda dla mojego bohatera, haha. Musisz iść do Nczardak, tam poszedł złodziej, zaznaczę ci na mapie. Oczywiście upiorną opokę odzyskujemy dla siebie. Niech cię prowadzi. Potrzebujesz czegoś? Dobra, na razie pójdziemy tu w takim razie. Nczardak? Okej. Aha. Odporność na porażenie, ogień, mróz, magię, choroby i trucizny zwiększono o 5%. Liścik złodzieja. Znalazłem ją, nareszcie ją mam. Nie mogę uwierzyć, że oto trzymam legendarną upiorną opokę. Niemal czuję, jakiej moc przepływa przez moje ciało. Ten głupiec Yasur nie miał pojęcia, co to jest. Zabiorę ją do reszty chłopców w Nczardak i natychmiast wyruszamy do twierdzy smutku. Muzeum na pewno zapłaci nam ładną sumkę. Dobra, mamy upiorną opokę w takim razie. Teraz ten czerpak. Już teraz dopiero rozkminiłem właśnie, że tam trzeba było z mocami raz pokombinować właśnie z tym smokiem. Może znowu trzeba coś pokombinować. Żeby tutaj to ogarnąć, nie? Zapieczętowany skarbiec. No jest tam coś podpowiedziane w tym kurde dzienniku. Ale... nie za bardzo mi to mówi cokolwiek.
tutaj... O! Patrz, jest. Wiedziałem, że tutaj będzie, nie? Dobra, mamy pierwszą, druga jest tam. Teraz pytanie, jak się stamtąd wydostał. Wiedziałem, że tu będzie, centralnie. Lekcje Viveka. Dobra, czyli jeszcze jedną, tylko jak stamtąd wrócić? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Zerknijmy jeszcze na te moce, bo ja większość tych mocy zlewam. Ewidentnie. Eteryczność na siebie można wrzucić, to chyba nie... Wydaje mi się, że mi lawa nic nie zrobi wtedy, tak? Wtedy byśmy musieli chyba przebiec tu na dół czy coś, albo wiecie o co chodzi, nie? Jakoś tak. Dobra, zapisiki będziemy kombinować. Mamy już dwie, jeszcze jedno. Powinniśmy być w stanie coś zgarnąć. Umieść strofy w gniazdach, no. Teraz jak stąd wyjść? A może ja tam dolecę tym, kurde, ale to jest też gruba misja. Na drugą stronę. Co mam wybrane? Trąbę powietrzną. No wiecie o co chodzi, może ja mam wziąć eteryczność i tam wejść, nie? Chyba to zrobię. Nie to. Eteryczność. Kurwa, tutaj nie wejdę. Tu już coś lepiej jakby. No dajesz. Okej. Ale też mam wrażenie, że nie o to chodziło. Za daleko jestem. Nie, wiecie, jest opcja, że znowu czymś, kurwa, czegoś nie ogarniam, nie? Jest tego za dużo po prostu, może. Ale... To nie był zły pomysł. To jest ten przymus, który mieliśmy na smoku użyć. Ale wiecie co, wolałem już tam chyba, wolałbym i tak wejść, bo mnie wkurzało to latanie na tym smoku, szczerze mówiąc. Nieugięta siła, przymus, przyzwanie, durne wira. A tu go nie przyzwiemy. Skazany na śmierć. Spowolnienie czasu. Smok grzmot trąba. Zniechęcenie. Tu wystarczyłoby, żebyśmy weszli teraz na drugą mańkę, ale chyba nie o to chodzi, nie? Niestety nie ma tutaj jak wejść za bardzo. Ale pokombinuję. No to jest tak, że jak tam wejdziemy... Dziwnie, nie? No dawaj, spróbujemy. Nie, to nie o to chodzi. Głupie to jest, nie? No co ja mogę tu zrobić? Jakie są czary? Pokaż czary. A jak ja nie jestem czarodziejem? Nie mogę się zmienić w jakiegoś ptaka? Transmutacja. Nie. Przemiana.
Dobra. Nie mam teraz tego już. Spróbujmy z drugiej manki. Jeszcze raz z powrotem. Fajm! No dobra, jestem sobie tu. O kurwa. Ja pierdolę. Nie no, prędzej jakiś czar jest, który mi pomaga to wyciągnąć. Coś mi się nawet kojarzy chyba. Albo może wezmę coś ze sobą i sobie zbuduję wyjście. Coś było, ale jakby to się nazywało? Jak to się nazywa? Jak możesz, kurde, siłą woli coś robić? Zlokalizuj przedmiot. To jest to, o czym mówiłem. To może później wrócimy do tego Ethereum. Wykrycie życia. Jakby to słowo tutaj było, to bym je zrozumiał, nie? Że grupowa przywołania, pochłonięcie mocy przywołania, przyzwanie pułapka, runa przyciągania. Nie, kurwa. Spętany miecz. Aż mi się nie chce wierzyć, że nie ma takiego czaru, albo nie mam też, to już prędzej w to uwierzę, że ja po prostu nie mam tego czaru. Ale musi być chyba taki czar, który... Ja nie pamiętam tego słowa teraz, bo nie używam go w życiu w ogóle, nie? Więc chyba nie ma co się dziwić. Tu chyba. Ale to nie jest problem wejść tu z powrotem, kurwa. Tylko tam na górę jest problem. Żeby można było po prostu sobie, tak wiecie, jakieś przedmioty z daleka, nie? Przyciągać. Zmieńmy na tą trąbę. Jest trąba. Ej, no bo... Poważnie, nie? Ja nie wierzę w to, że nie... tu musi chodzić o to, żeby wziąć ten czar i przyciągnąć sobie to, no bo o co? Co ja mam teraz zrobić, nie? Wiecie, o co chodzi? Już teraz to nie wiem, nie? Co mam zrobić po prostu, jest głupio, jest dziwnie. Trzeba przecież stąd wyjść jakoś, jak się stąd wychodzi? Muszę sobie coś zbudować chyba, z tych książek może, czekajcie. Tu od chuja książek leży. Ciekawe, czy na te książki mogę się wspiąć. Ostrożnie! Lekcje Viveka, nie? Ale nie, ja chcę, bierz to wszystko, a nie. Dobra, bierz, no.
Ciekawe, czy można na nie wejść. Pełno książek, nie? Jeszcze ta sama. Cały czas. Jak to będzie akcja, że ja tu sobie zbuduję z tego, kurwa, wiecie, podest i wejdę, to będzie dobre. Ale nie jestem w stanie uwierzyć, że o to chodziło, chociaż może. Może, kurwa, zjebałem, nie zapisałem. Tam jakaś cały czas podpowiedź dziwna była w tych, ale to może na później. No jak, no co, to tak wysoko? Dobra, cicho. Upuść. Nie, no to jest chore, nie? Co ja tu robię? Przecież to nie może o to chodzić, no co to? To tak po jednej będę, kurwa, układał. Co? Może nie tu. No jak? No nie ma opcji. Kurwa, nie tu. Nie, no nie, no co? Ale to by było dobre, nie? On sobie zbudował z książek, kurde, podest. Nie, o to chodziło. Nie, one się zagłębiają, kurwa, w ten, w kamień. Jak ja mam stąd wyjść? To jest moje pytanie. Jak mam stąd wyjść? Kurwa, gdyby się nie zagłębiały, to może bym sobie podest zbudował. Co to tu pływa? To książka chyba jedna. No to jest jakiś żart teraz, nie? No. Prawda? Patrz. Ty, no skąd ja miałem to wiedzieć? Skąd ja miałem to wiedzieć, że tu się uda? Powiedzielibyście, że to się uda? Bo ja ni chuja bym nie powiedział, że to się uda, nie? Dobra. O. Aha, wybierz cyfrę, którą chcesz powiedzieć. Nie chcę nic, czekaj, anuluj. Dobra, tutaj jest teraz ta mądrość do ogarnięcia. Co to było? Tu jest jeszcze zadanie, dowód Beotiach do zrobienia, ale już sobie postanowiliśmy, że dajemy sobie luz już ze Skyrimkiem powoli, niestety. Może kiedy indziej. To, dziennik pierwszego wiernego. Nie to. Notatka pierwszego wiernego. Notatka pierwszego wiernego. Ścieżka do czerpaka otwarta jest dla tych, co słyszą słowa Viveka. Smoczy przełom albo wieża. 349. Wąż 129, mędrzec w niewoli 56. Końcem słów jest Alm Sivi. Dobra, zrobimy najprostsze rozwiązanie, jakie może być. Nie załamujcie mnie, kurwa.
Czyli wpiszemy wszystkie po kolei 349, 129, 56. 349, 129, 56. Alm, CV. Bo tak myślałem jeszcze, że jak chodzi o 349, to może chodzi o to, że SMO, trzecie jest O, wiecie, czwarte jest C. SM, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Trzecie jest O, czwarte jest C, dziewiąte jest Z, O, pierwszym jest W, ale no jak, potem jest dziewiąta, nie? Chyba, że jeszcze opcja, tylko że dziewiątka się powtarza i macie na przykład wąż, bo tutaj na przykład żadne się nie powtarza, tylko dziewiątka, nie? Jest 3, 4, 9, 1, 2, 9, 5, 6, więc było pierwsze to jest W, drugie to jest O, kurwa, trzecie to jest O, no już jest chujowo, nie? Wiecie o co chodzi, że W to jest pierwsze słowo, jakie mamy wpisać, O to jest drugie. I tutaj mamy trzecie, ale to jest O. Chyba, że to S. Wąs. My. Nie. Nie, nie o to chodzi. Koniec słów jest... Mech. Ale wybierz cyfry, no to dawaj, 3. Nie. 349 ma być, to wtedy będzie... Też nie może być, nie? Bo X-a nie ma nawet. Wybierz cyfrę, którą chcesz wprowadzić. Od 1 do 9. Notatka. Smoczy przełom albo wieża, wąż. Mędrzec mnie woli. Końcem słów jest Alm Sivi. Smoczy przełom. Do tych, co słyszą słowa Viveka, ja te wszystkie książki wyjebałem, a tam pewnie trzeba było sprawdzić. Wszystkie. Czekaj. Tu trzeba było pewnie sprawdzić. A ja te wszystkie książki do lawy wrzuciłem, bo se chciałem podest zrobić. O kurwa. Dobre, nie? To na bank trzeba, po to te książki były dane, żeby sprawdzić. Właśnie teraz coś tutaj tak jest, nie? Wedle wskazówek. Na bank. Tyle tych książek tam było, nie? Kazania wszystkie. A ja myślałem, że się z tego podest robi i sobie kurwa chciałem z tego podest zrobić. Wszystko poszło w pizdu. Musimy wczytać. Bo teraz nie sprawdzę. No, sprawdźmy tu. Są te książki? Są. I macie tak. Kazania, nie? Kazania. Dobra, czekajcie, wezmę najpierw to. Nigdy czegoś takiego nie widziałam.
A jeszcze jedna gdzieś jest. Aha, tam z tyłu była za mną, dobra. No wiesz. W ogóle nie. Bym nie powiedział, że się da tak wskoczyć, ale spoko. I teraz jak mamy, to musimy według tej notatki jakoś te książki ogarnąć. Pokaż tę notatkę. Smoczy przełom albo wieża 349. Wąż 129. No to jest takie też co? Kurwa, smoczy przełom albo wieża 349. Kazania. Pokaż trzecie kazanie. 36 lekcji. Kazanie trzecie. Kazanie kończy się słowem Almsivi. Ok. Sekret klęski ukryty jest w tym kazanie. Kazanie kończy się Almsivi. Zapewnia około 13 haustów wszelkiej energii osiąganej w związku. Trzy, cztery. Gdzie to czwarte kazanie w takim razie jest? No nie ma wszystkich i tak. 3, 4, 9, ale dobra, a pokaż to. A czekaj, czekaj, 30, 29. Pismo liczb. Jeden smoczy przełom albo wieża. Jeden. MCV 112. MCV 112. Mędrzec w niewoli 217. I co tam jeszcze było? A, czekaj, leż sobie. Wąż. Trzydzieści sześć. Smoczy przełom albo wieża. 1, 36, 217, 112. No to by wychodziło. 1. Wąż. Mędrzec w niewoli. 217 i MCV to jest 112. Okej, coś tam żeśmy znaleźli.
Okej, to nie to. No nic, muszę to rozkminić, ale to już właśnie będę tym zamęczał rozkminianiem, skoro mi się nie udaje. 1,36, 217, 117. Zobaczymy się w następnym odcinku, to wam pokażę od razu rozwiązanie. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.